Cześć, tu Mikołaj i Ola. Chcemy Wam przedstawić początki naszej historii w bardzo ważnym dla nas miejscu. W tym parku zaczęliśmy się spotykać, chodzić na rowery, jeść winogrona i kanapki. I dawać sobie pierwsze klapsy. O, to tak. Chcieliśmy się podzielić w tym... Chcieliśmy się podzielić tą historią z Wami. A więc zapraszamy. Do obejrzenia. Do oglądania. Jak się poznaliśmy z Mikołajem? W 2017 roku zaczęłam pracę w Mariocie. Zaczęłam od praktyk i tak się kręciłam po tym hotelu cały czas. Aż pewnego razu w Dzień Kobiet poszłam na kuchnię i był Mikołaj i poprosiłam jego o pomoc. Miała dwa warkocze. I to była taka rzecz charakterystyczna bardzo, którą do teraz pamiętam. Mimo, że nie pamiętam, jaki to był dzień, wiem, że to było na wiosnę. Mimo, że tak uśmiechnął, pomógł mi i ja wtedy pamiętam, że czekałam na jedzenie, to były sajgonki i wtedy on tam kroi bodajże chyba jakiś chleb i się mnie spytał, na co czekam. Była pierwsza rozmowa, pierwszy uśmiech. Powiedziałam mu, że czekam na sajgonki, a on odpowiedział, a myślałam, że czekam na ciebie. Więc generalnie go znalazłam na Facebooku, zaprosiłam go na Facebooku. Później jakoś tam na Snapie się znaleźliśmy. Po jakimś czasie do siebie napisaliśmy, umówiliśmy się na Tymbarka. Pamiętam, że jak się spotkaliśmy na tego Tymbarka, bo to też wyszło na spontanie, Mikołaj do mnie napisał po 21, jak już wychodziłam z pracy z Mariotu właśnie, czy mam czas się spotkać i pójść na tego Tymbarka. Powiedziałam, że okej, że mam czas. Nasze pierwsze spotkanie było w Parku Brudnowskim. Weszliśmy do sklepu po Tymbarka i zaczęliśmy się śmiać i gościu nie wiedział, o co nam chodzi. Myśleliśmy, że jesteśmy naćpani albo, nie wiem, pijani. Sprzedawca już się wkurzył, bo sam nie wiedział, czy chcemy tego Tymbarka, czy jednego, czy dwa. W końcu poszliśmy, rozmawialiśmy długo, przyszliśmy do parku i tak jak spotkaliśmy się o 22. No i zasiedzieliśmy się do 3 w nocy. Więc Tymbark nas trochę połączył chyba. To chyba tyle. I tak się zaczynało. Pomalutku. Mikołaj, chcę Ci przekazać dzisiaj, że kocham Cię najmocniej na świecie i wiem, że razem stworzymy szaloną rodzinkę i będziemy z transparentami po prostu naszym dzieciom kibicować i zrobimy jeszcze mnóstwo rzeczy szalonych, co będziemy fajnie wspominać i wiem, że stworzymy razem fajne i kolorowe życie i że będziemy się tak samo mocno kochać, jak i teraz. Kocham Cię. Skoro oglądamy dzisiaj wszyscy razem to nagranie, to znaczy, że przeszedłem przez spowiedź. Ksiądz dał mi rozgrzeszenie i spotkaliśmy się w kościele i wzięliśmy ślub. No i z tego powodu bardzo się cieszę i Cię kocham. Jak to było? Cześć, tu Ola. Dobra, znaczy. Dobra, jeszcze raz. Tyle, nie? Że jakoś tam poucinasz, czy ten psycholog zaraz coś powie i że będzie git. Wiesz co, ja to nie umiem tak chyba opowiadać i myślę, że to nie wypali. Naprawdę. W ogóle... Jak to się stało? Zapomniałem wszystkiego. Ale takie, że już następuje ten moment, to no. Nagle masz pustkę w głowie i już nie wiesz, dlatego co się... Dlatego ja już do telewizji nie zaszepkało. Nie zostanie celebrytą. Nie, my będziemy normalni. Sami swoi. Dziękujemy Wam za przybycie. Jest nas bardzo mało, ale mam nadzieję, że rozkręcimy tą imprezę. Dziękujemy, że wszyscy jesteście z nami w tym szczególnym dla nas dniu. Bez Was by się ta impreza na pewno nie odbyła. Zapraszamy Was teraz na nasz pierwszy taniec. Jeżeli Wam się spodoba i Was jakoś zachęcimy i rozruszamy, to zapraszamy wszystkich na parkiet. A ci, którzy za chwileczkę przyjdą na ten parkiet, to zapraszamy do stołu na kielona, na rozgrzewę.